Umiłowane dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Umiłowane dzieci naszej Królowej i Matki Czasów Ostatecznych, z Bożej woli przybywam do Was. W tym czasie jest naglące, żebyście posiedli pewność tego, kim jest każdy z Was osobna. Każdy człowiek musi wiedzieć, kim jest i musi poznać samego siebie. Tak wielu ludzi zamkniętych w swoim ludzkim ego nie pozwala sobie przyjrzeć się sobie samym. Poprzez to, że trwają oni w ciągłym błędzie, w którym żyją. Jest konieczne, żebyście pod wpływem tych wezwań do dokonania wewnętrznej rewizji samych siebie uczynili teraz prawdziwe i rzeczywiste postanowienie, aby dokładnie zbadać swoje wnętrze. Co w nim jest? Jakie jest wasze oddanie się Chrystusowi? Jakie są wasze uczucia, wasze pragnienia, wasze postępowanie i wasza moralność? Wzywam was nie do tego, by patrzeć na swoje ego, lecz na wasze postępowanie wobec bliźniego. Jaki jest stopień waszej miłości wobec bliźniego i wasze ofiarowanie się za niego? Jesteście ludźmi dobra czy ludźmi zła? Ile dobra w was mieszka? Jaka jest jakość waszego postępowania i uczynków? Umiłowane dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, jako ludzie przynależący do tego pokolenia nie stawialiście czoła złu tak silnie jak inne poprzednie pokolenia. Zaraza grzechu zamieszkuje w Antychryście. Zło, które posiada, pochodzi z samego piekła. Stąd gniew i prześladowanie pochodzą od tego, który go całkowicie opanował. Antychryst posiada wielką osobowość i przebiegłość, aby pochwycić tłumy i je przekonać, jako że nie przychodzi, by wywołać panikę, lecz by przyciągać ludzi poprzez kłamstwa i zwodzenie. Obecnie realizuje traktaty pokojowe z niektórymi ziemskimi potęgami ciemności, aby wywołać chaos w ludzkości i by oddzielić stworzenie od jego Pana i jego Boga, ustanawiając nową religię i stawiając przeszkody wzajemnej pomocy żywnościowej, medycznej i gospodarczej między krajami. Osiągając to, że ludzkość z łatwością mu się odda, żeby uzyskać to, czego potrzebuje i by przetrwać, nie myśląc o zbawieniu wiecznym. Gospodarka upada łańcuchowo. Z chwili na chwilę ujrzycie samych siebie, zmuszonymi, by nabyć to, co koniecznie potrzebne. Zanim gospodarka całkowicie upadnie, jako że kiedy upadnie, to upadnie wszędzie. Żyjecie wśród rozproszeń tego, co światowe i w oddaleniu od miłości wobec Przenajświętszej Trójcy i wobec naszej Królowej i Matki. Wciąż jednak, pomimo to, z miłości do swych dzieci udziela wam ona tej łaski. Tym, którzy wcześniej wyznają na spowiedzi swoje grzechy z prawdziwą skruchą, dnia 15 czerwca nasza Królowa i Matka da wam łaskę większej miłości do Przenajświętszej Trójcy i do waszych braci, jako przygotowanie po to, żebyście zwycięsko stawili czoła próbom, które są już na ziemi
i które będą coraz większe. Błogosławię Was, święty Michał, Archanioł.